Chwała o Panu. Cieszę się, że mogę przed Wami stać w tym pierwszą niedzielę i chciałbym, żeby w nawiązaniu do tego, co przeżywaliśmy przed chwilką, popatrzmy teraz do listu do Rzymian 5:1-5. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Kochani, taki fragment mówiący o tym, że jesteśmy z łaski zbawieni. To, co mówił Damian, z tym, pod tym się podpisuje, bo też był w moim życiu taki czas, kiedy miałem niespełna 17 lat, byłem w takim młodym wieku, nie czułem się grzeszny, ale to Bóg mnie szukał, On mnie znalazł i muszę powiedzieć, że ja nie czułem się taki grzeszny, ale kiedy On mnie znalazł, kiedy On mnie odszukał, to wtedy zobaczyłem swój stan, w czym jestem i wiedziałem, że potrzebuję Zbawiciela, że potrzebuję Jezusa. Wiecie, i mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem Jego własnością, kiedy pokutowałem, kiedy jestem nowym stworzeniem. Mam nadzieję na życie wieczne i ta nadzieja nie jest taka ulotna. Wiecie, chciałbym dzisiaj mówić o nadziei, o tym, tym się dzieliliśmy też na grupce domowej, już myślę, że 2 miesiące temu. I chciałbym Was zapytać, bo ta nadzieja odnosi się do życia wiecznego, odnosi się do naszego też życia codziennego. I chciałbym Was zapytać, co myślicie, co się kryje pod tym słowem nadzieja? Kiedy wczoraj zapytałem wieczorem jeszcze przy kolacji mojej córki, jak rozumie słowo nadzieja, co to jest. Ona ma 8 lat i zaczęła tam różne rzeczy mówić. Ale naraz się mnie pyta, tato, ale dlaczego pytasz? No tak chciałem się dowiedzieć, jak ty rozumiesz nadzieję. A ona mówi, no ale chyba nie będziesz mówił jutro o mnie na kazaniu, nie? Kochani, więc tak jej obiecałem, nie będę mówił tego, co mi powiedziała. Ale chciałbym też powiedzieć to, co ja ze swojego słowa, ze swojego doświadczenia, ale przede wszystkim ze Słowa Bożego mogę powiedzieć. Wiecie, nadzieja to jest oczekiwanie czegoś dobrego, czegoś, co się zmieni, co jest wspaniałe, co jest przede mną. I chcę wam powiedzieć, że bez tej nadziei w życiu jest bardzo trudno. Że jeżeli nie mamy nadziei, jeżeli jest jakiś taki stan, w którym człowiek mówi, że on już stracił nadzieję, to znaczy, że już się poddał, zrezygnował i nie walczy o pewne rzeczy. I chcę wam powiedzieć, że to jest takie niesamowite, kiedy człowiek ma nadzieję, ale najważniejsze, żeby miał właściwie ulokowaną nadzieję, bo nadzieja może być złudna. Może nas ktoś dawać nam jakieś nadzieje, może nam coś obiecywać, ale może się okazać to czymś fałszywym, niewłaściwym. Ale ta nadzieja, którą chcemy opierać i którą opieramy w Jezusie Chrystusie, na Jezusie Chrystusie, na tym, co się dokonało, jest tą pewną nadzieją. I chciałbym, żebyście się teraz zastanowili, a być może już zadałem to pytanie, na grupce zadałem to pytanie wtedy, co według was jest symbolem nadziei? Ja już teraz nie pamiętam, czy w zborze zadałem takie to pytanie. Co jest symbolem nadziei? Czy wiecie, czy nie? Ci, co są byli na grupce, niech nie mówią. No chwała Bogu, ale chodzi mi o coś takiego, o taki symbol. Jeżeli mówimy o miłości, to najczęściej wyobrażamy sobie serce. Kiedy mówimy o wierze, to jest krzyż, często symbolem wiary. A co jest symbolem nadziei? Jest to tak, ma to odniesienie w Bożym Słowie i zaraz o tym sobie to przeczytamy. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Kochani, symbolem nadziei, ale to nie chodzi o to, żeby tu w jakiś sposób to mocno podkreślać, jest kotwica.
Wiecie, i ja jakoś tak nie do końca, dopiero jak czytałem ten fragment wtedy przed grupką, dopiero jakoś tak do mnie to dotarło. Być może ten fragment nie jest taki łatwy, bo kiedy czytamy ten fragment, on się tutaj nazywa w naszym tłumaczeniu, ten dłuższy fragment, obietnice Boga natchnieniem nadziei. Ale co w tym fragmencie czytamy? Jest taki obraz. Jezus zmartwychwstał, a zasłona w świątyni rozerwała się. Miejsce najświętsze stało się dostępne. Wiecie, i kiedy czytam to, to tak wyobrażam sobie, że to tak, aby Jezus wziął kotwicę i położył ją po drugiej stronie śmierci. A my trzymamy się tej kotwicy takiej pewnej i trwałej. I to nie jest ta nasza nadzieja, nie jest jakaś złudna, ale jest naprawdę taka pewna. I dlaczego tak myślimy? Czym kotwica się charakteryzuje? Tak patrząc na taki, teraz z takiego ludzkiego punktu widzenia. Jak pomyślałem o kotwicy, to mi w pierwszym momencie się skojarzyły wakacje nad morzem, jakaś pamiątka z kotwicą, coś takiego, statek i tak dalej. I powiem wam szczerze, jakoś tak nie do końca do mnie docierało, jaką ona pełni funkcję. Wydawało mi się, że tak kiedyś, że był jakiś statek, okręt, i tylko do tego to służyło, żeby ratować ten okręt, kiedy jest burza, sztormy, gdzieś tam musieli zakotwiczyć statek, żeby go nie zniosło na mielizny, na skały. I tak też jest. Ale dzisiaj tak samo kotwica ma takie bardzo wielkie znaczenie w żegludze. Wszystkie jednostki pływające są wyposażone w taką kotwicę. Musi być specjalnie dobrana. To nie jest jakiś przypadkowy gadżet na statku, ale to jest specjalnie przez konstruktorów dobierany do każdego takiej jednostki taka kotwica. Ona musi być wykonana z odpowiedniej wielkości, musi być odpowiedniej mocy. Wiecie, i taka kotwica jest najczęściej teraz robiona ze stali kutej, walcowanej. Ma taki trzon, ma ramiona, ma łapy, pazury. Jeżeli statek chce gdzieś tam, czy okręt, czy jacht zakotwiczyć, no to musi wrzucić taką kotwicę, on ją ciągnie, w pewnym momencie ona tam się wrzyna w podłoże i trzyma ten statek, czy okręt, czy jacht bezpiecznie. Wiecie, jest to taki też obraz dla nas, że jeżeli my mamy to zakotwiczenie, tą nadzieję w Jezusie Chrystusie, w tym, co się dokonało na krzyżu Golgoty, to też jesteśmy bezpieczni. Wiecie, tak patrzę na swoje życie i tak często to powtarzam, że moje życie było takie porządne, tak się mi wydawało jako nastolatka. Nie widziałem w swoim życiu grzechu, ale to Bóg do mnie pukał, przekonywał mnie przez Słowo Boże, chodził za mną, dotykał mojego serca. Ja wtedy pamiętam, kiedy słyszałem Boże Słowo, tak konkretnie Bóg do mnie mówił o tym, jaki jest mój stan, to wiedziałem, że bez Jezusa zginę, że potrzebuję kogoś, że nie potrafię tego własnymi siłami, własnym postępowaniem zmienić. Wiecie, i wtedy moją nadzieję oparłem na Jezusie Chrystusie. I to miałem wtedy niespełna 17 lat. Ja pamiętam tę noc, kiedy przed moją decyzją ja autentycznie miałem świadomość tego, że jeżeli ja odejdę z tego świata, a miałem niespełna 17 lat, to wiem, że idę na zginienie, że nie mam pewności zbawienia, że jestem zgubiony. Wiecie, ale to wtedy, co się stało w moim życiu, kiedy Bóg mnie dotknął, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wiem, że ta nadzieja moja została oparta na Jezusie Chrystusie i wiem, że mam pewność zbawienia. Wiecie, i czyli nadzieję czerpiemy przede wszystkim z obietnicy zmartwychwstania. Jest taki tekst, który często jest czytany na pogrzebach. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kochani, taki fragment mówiący o naszej perspektywie, o naszym przeznaczeniu i tej nadziei, którą mamy, ale są też ci, którzy nie mają tej nadziei, którzy odchodzą z tego świata bez tej żywej nadziei. I to jest coś takiego niesamowitego, kiedy ktoś z naszych bliskich, czy brat, siostra ze zboru odchodzi, a my wiemy, że spotkamy się, że jest on zabezpieczony, że on złożył swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie i jest pewność zbawienia. Wiecie, to jest taki niesamowity komfort dla naszego życia, dla naszych emocji też, dla naszych uczuć, kiedy wiemy, że ktoś odchodzi pojednany z Bogiem, że złożył swoją nadzieję w Bogu i że na Nim polegał. Wiecie, i mówię tutaj o tym, że te nadzieje czerpiemy przede wszystkim z obietnicy zmartwychwstania, zbawienia, ale też nadzieja dotyczy naszego życia takiego codziennego. Nie dotyczy też tylko przyszłości. Nie wiem, z jakimi nadziejami rozpoczęliście ten nowy rok. Być może macie perspektywy takie fajne, kiedy widzicie, że wszystko się układa w rodzinie, że dzieci wychodzą za mąż, że praca jest zmieniana na lepszą, że perspektywy są fajne. I to chwała Bogu. Trzeba dziękować Bogu za tą łaskę i za takie błogosławieństwo. Ale wiemy, że nadzieja też jest powiązana ściśle z cierpieniem, z doświadczeniem. Ja myślę, że są wśród nas osoby, które też doświadczają trudności, problemów, czy ze zdrowiem, zmagają się z różnymi wyzwaniami w domu, w rodzinie, kiedy modlą się o pewne rzeczy, a nie widzą rozwiązania, kiedy wołają o coś, a sytuacja jest dalej nierozwiązana. Wiecie, wtedy ta nadzieja jest tak bardzo ważna. Kiedy tak rozmyślam, patrzę na Dorotkę, kiedy mieliśmy czas wspólny Sylwestra. Ona też się dzieliła swoim takim krótkim świadectwem, tym, co przeżywała nie w ostatnim roku, ale w 2016, gdzie wszystko się jej wywaliło, nic się jej nie układało, zdrowie jej szwankowało, miała problemy różne, ale tą nadzieję ciągle miała w Bogu i następny rok, czyli ten, który się skończył, był inny. Bóg to zaczął odbudowywać, zaczęło się zmieniać w jej życiu. I to, że położyła swoją nadzieję w Bogu, ja myślę, że to było takim wielkim zwycięstwem w jej życiu. Oglądałem też, przygotowując się do tej usługi, tak jakoś na Facebooku ktoś podesłał takie rozważanie jednego z polskich pastorów, który w tej chwili przechodzi przez taką dolinę cienia śmierci. On, jak to określił, dzielił się swoimi myślami, swoim bólem w chwili bólu, gdzie to jest takie trudniejsze, kiedy przechodzi się doświadczenie. On mówił o tym, co przeżywa, o różnych wahaniach nastrojów, ale o tym wszystkim, w tym wszystkim widziałem tą taką autentyczne takie zakotwiczenie, jego nadzieję w Jezusie Chrystusie, że niezależnie co się będzie stało, dziać, on jest bezpieczny, bo ma pewność zbawienia, ma życie wieczne. Wiecie, on był pomiędzy, tak mówił, po chemii, przed chemią, czyli zmaga się z nowotworem. Ciężkie doświadczenie, przechodzi przez taką dolinę cienia śmierci, ale wie, że Jezus jest z nim. Wiecie, ja tak wyrywkowo słuchałem, bo tam jest kilkanaście minut, on jakby się dzieli swoimi przemyśleniami, tak na żywo, na gorąco. Wiecie, i patrząc na jego, jak on to mówił, a mówił tak dość szczerze o swoich przeżyciach, widziałem też pasję, taki błysk w oku. Widziałem, że jest taki też kochający Boga. I myślę, że to, kiedy przeżywamy jakieś doświadczenia, ta nadzieja jest dla nas tak bardzo ważna. I też w Biblii mamy wiele takich przykładów, które pokazują, że nasza nadzieja nie jest uzależniona od okoliczności, od tego, co przeżywamy, gdzie się znajdujemy, co jest w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jeremiasza,
Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Kochani, Jeremiasz był takim człowiekiem, takim lamentującym prorokiem, ale to nie wynikało z tego, że był pesymistą, że był kimś takim, po prostu widział, co się dzieje. Bóg mu go powołał na proroka, widział zepsucie, bezprawie, widział to, co się ma wydarzyć. Ale tu jest coś ciekawego takiego w 32 rozdziale. Gdzie się znajduje wtedy, ja może tak uprzedzę, nim będziemy czytać ten fragment, gdzie się znajduje wtedy Jeremiasz? Jeremiasz znajdował się wtedy uwięziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego, a na zewnątrz były wojska, które otaczały, wojska nieprzyjaciela, które otaczały miasto. Kochani, ta sytuacja była taka beznadziejna, bez perspektyw, ale co Bóg do niego powiedział? Wtedy Jeremiasz rzekł, doszło mnie słowo Pana tej treści. Oto Hanamel, syn twojego stryja Szaluma, przyjdzie do ciebie i powie, kup sobie moje pole w Anatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć. I według słowa Pana Hanamel, syn mojego stryja, przyszedł do mnie na podwórze wartowni i rzekł do mnie, kup moje pole w Anatot w ziemi Beniamina, bo ty masz prawo dziedzicznej własności i tobie przysługuje odkup. Kup je sobie. Wtedy poznałem, że to było słowo Pana. I kupił pole od Hanamela, syna mojego stryja w Anatot i odważyłem mu 17 sykli w srebrze. I spisałem akt kupna i zapieczętowałem go i potwierdziłem przez świadków i odważyłem srebro na wadze. Potem wziąłem zapieczętowany akt kupna i otwarty odpis według przepisów prawnych i wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Maschiasza w obecności Hamaela, syna mojego stryja i w obecności świadków, którzy podpisali akt kupna i w obecności wszystkich Judejczyków, którzy znajdowali się na podwórzu wartowni. I dałem Baruchowi w ich obecności takie polecenie. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, weź te akta, ten zapieczętowany akt kupna i ten otwarty odpis i włóż je do naczynia glinianego, aby przetrwały przez wiele lat. Albowiem tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, jeszcze będzie się kupowało domy i pola i winnice w tej ziemi. Kochani, beznadziejna sytuacja, a Bóg mówi do Jeremiasza i pokazuje, co ma zrobić. Wiecie, być może dzisiejsi spece od inwestowania by powiedzieli, że w dobie kryzysu pewne rzeczy najlepiej kupować. Ja nie wiem, jak to wtedy było traktowane, ale myślę, że jego sytuacja była taka beznadziejna, czyli bez perspektyw. Był uwięziony, naokoło jeszcze dodatkowo wrogie wojska, a on co robi? Odpowiada na Boże wezwanie, aby było to też takim świadectwem nadziei dla innych, że jeszcze się będzie coś działo, że jest nadzieja dla tego narodu, że jeszcze będzie się kupowało domy i pola i winnice w ziemi, w tej ziemi. Kochani, czyli taki akt nadziei, ale przede wszystkim posłuszeństwa Bogu. Ja myślę, że w sytuacjach takich trudnych, kryzysowych, to co możemy najlepiej zrobić, to położyć swoją nadzieję w Bogu, zaufać Mu, ale też być wyczulony na to, co On nam powie. Jakie słowo, czy słowo zachęty, słowo nadziei, czy jakiś taki, jakąś obietnicę. Myślę, że jest to tak bardzo, ale bardzo ważne, że w sytuacji trudnej, sytuacji kryzysowej, kiedy jesteśmy na polu bitwy, żeby mieć taki wyciszony słuch, ażeby móc usłyszeć, co Bóg chce mi powiedzieć, jaką obietnicę chce dla mojego życia, w czym chce mnie skorygować, co chce mi powiedzieć. Wiecie, ja myślę, że często, kiedy mówimy jakieś świadectwa, już z perspektywy czasu, mówimy o swoich jakichś trudnych doświadczeniach, to pojawia się też to, że Bóg mi dał taką obietnicę wtedy, kiedy byłem w płaczu przed Bogiem na kolanach, kiedy nie widziałem wyjścia, ale Bóg mi dał obietnicę, ja się tej obietnicy trzymałem i Bóg mi dał nadzieję, że będę miał rozwiązanie dla tej sytuacji, będę zwycięzcą. Kochani, to jest tak ważne. Ja pamiętam swoje sytuacje. Już bym tego nie chciał powtarzać dzisiaj.
ale ważne jest, aby mieć w takiej sytuacji taki wyczulony głos, kiedy jest kryzys, nawet ta beznadziejna sytuacja, aby usłyszeć Jego wezwanie, aby usłyszeć to, co On chce mi powiedzieć. I chciałbym dalej jeszcze w trenach Jeremiasza przeczytać coś, to, co przeżywał dalej prorok. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. Jednak, to jest to, co mi się podoba, to biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, który Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości, niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je na nie wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Kochani, tu jest opisana też sytuacja, kiedy Jerozolima była otoczona przez wrogie wojska, kiedy już była pustoszona i w tych wersetach wcześniejszych Jeremiasz wykrzykuje, wręcz płacze. On widzi tą beznadziejną sytuację i patrząc, no, jego ukochane miasto zostaje zniszczone. On wiedział, że takie rzeczy się zdarzą, a jednak dalej, mimo że wcześniej aby już traci nadzieję, i kiedy aby wspomina swoją niedolę i udrękę, która jest piołunem i trucizną, ale reflektuje się i mówi, to biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Wiecie, skąd pochodzi nadzieja, skąd ona się bierze? Mówiłem ze zmartwychwstania, z obietnicy zmartwychwstania, ale też z pamiętania tego, kim jest Bóg, jakim On jest. Jaki On jest wspaniały, jakie są Jego cechy, że jest dobry, jest pełen, jest wierny, Jego słowo się nie zmienia, Jego obietnice są wierne. Wiecie, i w sercu Jeremiasza zrodziła się nadzieja, bo on wiedział, że Bóg jest dobry, On jest wierny swojemu słowu. I chciałbym zapytać w tym momencie, czy moje życie jest takie oparte na tej Bożej nadziei? Czy pokładam zawsze nadzieję w Bogu, ufność? Czy polegam na sobie? Czy poddaję się zniechęceniu, frustracji, kiedy się w moim życiu coś nie tak układa, jak bym chciał? Kochani, to nie jest wezwanie jakieś takie noworoczne, pierwsza niedziela, ale chciałbym, żeby każdy z nas sobie zadał pytanie, czy ja w tych sytuacjach trudnych szczególnie pokładam swoją nadzieję w Bogu. Chciałbym powiedzieć, że czy zawsze pokładam nadzieję w Bogu, bo to jest takie bardzo ważne dla naszego życia. Czy jestem głęboko zakotwiczony? Bo są sytuacje, w które mogą nas przerosnąć, kiedy wpadniemy w rezygnację, zniechęcenie i powiemy, że nie chcemy mieć nic wspólnego, możemy się czuć pokonani, ale to nie jest Boży plan. On chce, abyśmy byli mocno zakotwiczeni w Nim, abyśmy mieli zawsze w Nim nadzieję, abyśmy zawsze w Nim pokładali swoją nadzieję. Chciałbym, byśmy teraz przeczytali kilka takich wersetów, na przykład z Psalmu 40. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Chcesz być błogosławiony? Czy ja chcę być błogosławiony? Co mam robić? Mam pokładać swoje nadzieje w Bogu, nie w człowieku, nie w sobie, nie w swoich możliwościach i talentach, ale w Bogu. Możemy cofnąć Psalm 39, 8. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja.
Ratuj mnie od wszystkich występków moich. Nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika. W Tobie jest nadzieja moja. To jeszcze raz tu chcę podkreślić. Otwórzmy może jeszcze następny fragment z psalmu 62. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Bo w Nim pokładam nadzieję moją. Kochany bracie, siostro, przyjacielu, chciałbym Ci życzyć, aby w tym roku, w tych różnych wyzwaniach, abyś zawsze pokładał nadzieję w Bogu, niezależnie co się będzie działo. Abyś wiedział, że On jest wierny, jest tym, który może Cię przeprowadzić przez wszystko, może przemienić Twoje życie, dać Ci zwycięstwo w tej sytuacji, w której jesteś. Ale zawsze pokładaj nadzieję w Bogu. Ja mówię to do siebie, bo ja mam niestety taką skłonność, że jak przyjdą te trudności, to moja żona wie, że czasami coś tam ponarzekam i musi, czasami ona mnie musi trochę zreflektować, a wszystkim Boże Słowo musi mnie zachęcić do tego, abym znowu położył swoją nadzieję, ufność Bogu. Żebym nie patrzył na te góry, na te przeciwności czy problemy, które się mi wydają nierozwiązane, ale żebym położył swoją nadzieję i zaufanie w Bogu. Kochani, to są moje takie życzenia dla was. I zrobiłem może taki, chciałem jeszcze wczoraj, słuchałem sobie takiej piosenki i niestety nie zgrałem tego, ale jak będziecie mieć czas po południu, to jest... Ten utwór się nazywa Kotwica, to jest Hillsongu. Możecie sobie na YouTubie gdzieś tam wbić, jest też z tłumaczeniem. Ja chciałbym wam tylko przeczytać ten fragment, taki prosty tekst, melodia trudniejsza, także przynajmniej dla mnie. Nadzieję mam jak kotwicę duszy mej, Ty w każdej zbóż jesteś obok mnie. Miłość Twa już zabrała cały strach. We wszystkim dziś zaufam Ci. W obietnicy krzyża ma nadzieja jest, by ratować świat oddałeś życie swe. I ta nadzieja jest kotwicą duszy mej. Wiem, że mój Bóg nie zmienia się, Bóg, który jest i przyjdzie znów. Nadzieja ma jest w Tobie. Kochani, to nie jest wiersz, to jest takie tłumaczenie chyba takie dosłowne, więc nie idzie się w ten sposób tego przeczytać. Ale chciałbym, abyście mieli nadzieję w Bogu, abyście zawsze pokładali nadzieję w Bogu. To jest moje życzenie do mojego życia, bo nawet jeżeli przeżywasz tylko dobre chwile w tej chwili, to myślę, że też przyjdą i doświadczenia, próby, w których będziemy skonfrontowani z tym. Ale zawsze trzeba mieć nadzieję w Bogu i w Nim pokładać wszystko. Amen.